Wyszyńskiego, złoty jubileusz małżeństwa. Państwa rozmawiam jest Barda Lenosz. Państwa Rozalii i Kazimierza Brona. Państwa Wielowetą i Zygmunta Ludziak. Państwa Cecylię i Stanisława Chomskich. Państwa Cecylię i Jana Leśniak. Witam również pana Ryszarda Śliwę, przewodniczącego Rady Gminy Trzciana. Witam pana Józefa Nowaka, wójta gminy Trzciana. Witam również bardzo serdecznie wszystkich członków rodzin dostojnych jubilatów. Szanowni państwo, za chwilę wójt gminy Trzciana odznaczy jubilatów medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Oznaczenie to nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania państwa dla trwałości związku małżeńskiego i rodziny. W bieżącym roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył 8 par małżeńskich z terenu naszej gminy. Państwa Rozalię i Edwarda Dębosz, państwa Marię i Juliana Dziewic, państwa Rozalię i Kazimierza Brona, państwa Wielowetę i Zygmunta Ludziak, państwa Cecylię i Stanisława Chomskich, państwa Cecylię i Jana Leśniak, państwa Janinę i Antoniego Kuska, państwa Władysławę i Stanisława Adelę. Teraz nastąpi ceremonia odznaczenia medalami nadanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę pana wójta o dokonanie odznaczenia. Z wielką radością odznaczy medalem za długoletnie pożycie panie Stanisławie, z wielką radością. Panie Zygmuncie,
starszych jubileuszy z całej radości. Do setki do ciągu. Tak, co najmniej, co najmniej. No, proszę bardzo, pani Kanowe, pan. Z okazji dzisiejszego jubileuszu, właściwie tegorocznego jubileuszu i dzisiejszego spotkania, oprócz medali, którymi zostaliście Państwo udekorowani, w imieniu własnym chciałem złożyć na ręce dostojnych jubilatów list gratulacyjny i 50 lat temu Państwo złączyliście się węzłem małżeńskim. Wyruszyliście na nową drogę życia. Dziś gratuluję Wam, że dotrzymaliście przysięgi małżeńskiej i życzę, aby ta miłość dalej Was trwała. No i abyśmy się spotkali na dalszych jubileuszach. Następny za 25 lat. To jest dla Państwa Rosalii z Kasiusza Zwona. Będzie to na ręce Pana Kasiusza. Następny podobnej treści list deputacyjny dla Cecylii Stanisława Kąckiego. Dziękuję. Państwu Cecylia i Jan Leśniak również gratuluję. Proszę przyjąć ten list. Państwu Deposzowie pani Rosalia i Edward Dębosz gratuluję. Dziękuję. I Państwu generał Zygmunt Dudziak gratuluję. Dziękuję. Jubilaci, szanowni goście. Rok 1961 głęboko zawarł w pamięci Państwa, jako że w tym roku złożyliście wzajemną przysięgę małżeńską przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, a później w kościele, i tej przysięgi małżeńskiej przez 50 lat dotrzymaliście. Gratuluję Wam tej zgodnej współpracy między sobą, zgodnego życia i pracy na rzecz rodziny własnej. Ale patrząc na Was, ta praca była również wykonywana na rzecz środowiska, w którym przyszło nam żyć. I za tą pracę chciałem dzisiaj w imieniu własnym, w imieniu całej społeczności gminnej Państwu podziękować. Przed 3 tygodniami z panią kierownik USC Wandą Surma odwiedziliśmy 2 pary, które również w tym roku obchodzą jubileusz 50-lecia małżeństwa. Byli to państwo z Derscy, z Rynku i państwo Kuskowie z Libichowej. No, prosili o to, żeby przyjechać do domu, bo ze względu na brak możliwości poruszania się jednego z małżonków, no nie mogli być dzisiaj z nami. Ale cieszę się, że tych par obchodzących jubileusz, złoty jubileusz poczucia małżeńskiego jest tyle w naszym środowisku. To dzięki Waszej zgodnej współpracy w małżeństwie wychowaliście dzieci, zajmujecie się w tej chwili wychowaniem swoich wnuków. I jesteście żywym przykładem na to, że rodzina jest jednak, rodzina składająca się z męża, żony, dzieci, jest podstawową komórką w społeczeństwie i zdrowym wyjściem przeciwko temu, co w tej chwili się mówi w różnych środkach przekazu. Jeszcze raz chciałem podziękować za te lata pracy na rzecz środowiska, jakim jest wieś, gmina, no i życzyć, aby przez następne lata Państwo żyli w zdrowiu, radości, cieszyli się sukcesami dzieci i wnuków, a pewnie już niejednokrotnie prawnuków. Tak, abyśmy wszyscy spotkali się na kolejnych jubileuszach, o czym mówił. Patrząc na Państwa, no, muszę odnieść taką osobistą refleksję. Spotykałem Pana Dębosza Józefa i Panią Marię Dęboszową. Było to na początku, jak powstała gmina, byliśmy na 65-leciu
spożycia małżeńskiego w świetlicy, to Pan Józef mi powiedział tak: dawaj co masz dawać, bo jeść się chce. W związku z tym, żeby nie przedłużać, jeszcze raz gratuluję, życzę dużo zdrowia. Dziękuję. Składam Państwu serdeczne gratulacje za chlubne przeżycie tak pięknej i długiej drogi życia oraz składam życzenia do czekania w zdrowiu i pogodzie ducha kolejnych pięknych jubileuszy małżeństwa. Dziękuję. I teraz zapraszam Państwa na uroczysty toast, a proszę na występ kawalerii Piątki pod kierownictwem Pana Piotra Musiała. Jeżeli można, ja w imieniu oznaczonych chciałem podziękować serdecznie za zorganizowanie tej uroczystości i życzę sukcesu i nam wszystkim. Dziękuję. Ty, co to?
SMS-a dostałem. Od kogo? Od pan Szczymuła. No i co ci napisał? Czy byśmy przed tym wszystkim najpierw nie poszli do kina? Nie!